Jesteśmy na terenie Jarosławskiego Opactwa, w przeurokliwym miejscu, w baszcie, dzięki uprzejmości księdza prałata Marka Pienkowskiego. Podczas różnych wydarzeń często widziałam osobę z aparatem fotograficznym. Niby nic nadzwyczajnego, ale osobę, która zawsze potrafiła uchwycić ten jedyny wyjątkowy moment. Bardzo często oglądałam zdjęcia wykonane przez dzisiejszego gościa kolejnego wydania Kwadransu z Pasją, znanego fotografa Podkarpacia, Tadeusza Woźniaka. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, witam Ciebie, witam Państwa. Bardzo mi miło, że jestem tutaj, czuję się wręcz zaszczycony. Wolę zdecydowanie być po drugiej stronie obiektywu, no ale tym razem robię wyjątek. Szerokie spektrum zainteresowań. Wiem, bo to fotografia i plenerowa, i reklamowa, a także reportażowa. Wykładasz na kilku uczelniach Podkarpacia, w tym na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Studenci na twoje zajęcia przychodzą, zawsze są pełne aule, nawet kosztem innych zajęć. Wygrałeś kilka konkursów na szczeblu ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Może króciutko powiedz o tych największych sukcesach. Największy pewno jest konkurs Pamięć i Tożsamość, za który dostałem pierwszą nagrodę, a ukazywał on ostatnią drogę pożegnania Ojca Świętego w Watykanie. Tam złożyło kilka zdjęć, które pokazywały cały taki reportaż, to jakbyśmy żegnali. I tam było bardzo dużo zdjęć, przede wszystkim emocjonalnych, ładnie pięknie skadrowanych, pokazujących światło i te zdjęcia na tyle są, ten zestaw zdjęć właściwie na tyle jest tak uniwersalny, że on nie pozwala przejść obojętnie, że to trzeba się zatrzymać i wzbudza w nas niesamowitą refleksję. I właśnie o to chodzi w fotografii, że fotografia, po to robimy zdjęcia, żeby zatrzymać chwilę i żeby te chwile nam, one są bardzo ulotne, i żeby te chwile do nich wracać. I te chwile, te ważne, decydujące, one zostają, nasza pamięć ulotna jest, więc fotografię zatrzymujemy i do nich wracamy. To jest właśnie piękne fotografii, że możemy, że ona pomimo tego, że pomimo upływu lat nas dalej cały czas wzrusza. W jednym z wywiadów powiedziałeś, cytuję, mam to szczęście, że fotografia jest dla mnie pasją oraz zawodem. Nic dodać, nic ująć. Zatem pytanie. Każdy z nas rodzi się do czegoś powołany. Czy tak było to w Twoim przypadku i czym tak naprawdę jest fotografia dla Tadeusza Woźniaka? Och, bardzo szerokie pytanie, trudno odpowiedzieć w paru słowach. No na pewno, skoro jestem tutaj u Ciebie, to... Powołanie. Pasja. Tak, ja to łączę z życiem, bo odkąd pamiętam z dzieciństwa, zawsze miałem taką cechę fascynacji światłem, światem. I nie zapomnę, kiedy chodziłem na taką rzekę, która uroczą taką, malowniczą, która co rusz się zmieniała. I tak podziwiałem to i zawsze to starałem się jakoś, żeby to utrwalić w pamięci. Wtedy, wiadomo, nie miałem aparatu, ale taka chęć utrwalania chwil, gdzieś zatrzymania. Czułem zatrzymania czasu, gdzie tak człowiek beztroski był, gdzie to piękno tak się zmieniało wraz z porami roku. To tak zostało i do tej pory jest i tkwi. Ale ten twój pierwszy aparat, rozumiem, i to pierwsze wyjątkowe zdjęcie pamiętasz, tak? Tak. Pierwszy aparat był Smiena i fotografowałem podczas dnia wiosny, pierwszego dnia wiosny. Jest to mój bardzo ulubiony dzień, bo wtedy są moje urodziny, więc oczywiście z pełen emocji. W szkole mieliśmy, każdy się przebierał i było to barwne. Były to pierwsze zdjęcia, które oczywiście ciekawie wyszły, a potem z takim nastawieniem, jak to super, świetnie się zajmować fotografią, pojechałem na obóz żeglarski
I tam oczywiście też wykonałem wiele fotografii, po czym wracając z tego obozu, wkładałem film w koreks pod kołdrą. I okazało się, że ta kołdra tutaj, jak ta kołdra, nie była dosyć szczelna. Film się naświetlił, no i niestety zdjęcia nie wyszły. I to była porażka taka. Ale z tej porażki no, wyciągnąłem wnioski. Wyciągnąłem wnioski takie, że no, nie trzeba się zrażać. Nie trzeba się zrażać, jeżeli w sobie ma się tą chęć, to trzeba dalej iść. Ale nie ma nigdy tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dokładnie. Twoje kolejne sukcesy są tego dowodem, tak? No na pewno w fotografii trzeba okiełznać światło, skupiać się na emocjach, ale trzeba też ich technicznie być dobrym. W sensie mieć sprzęt, ale wiedzieć, jak go obsługiwać. Właśnie, co to znaczy być dobrym fotografem? Powiedz. To znaczy, no trzeba mieć szczęście, ale temu szczęściu trzeba też i pomóc. Być dobrym. Po prostu na pewno patrzeć na świat inaczej. Patrzeć oczami trochę serca, jakby to powiedzieć, że widzieć więcej niż inni widzą i trzeba wyciągnąć, zatrzymywać fragmenty, wyciągać kadry, które są istotne, które są ważne, które na pewno dają nam później różne refleksje, zmuszają do myślenia, do szczęścia, radości, wzbudzają emocje. Trzeba patrzeć tam, gdzie wzrok nie sięga, tak? Aż to trzeba dostrzec. Fotografia to niejednokrotnie spotkania z drugim człowiekiem, tak? Wymaga pewnych zdolności interpersonalnych. Uchyl proszę rąbka tajemnicy, jak nawiązujesz kontakt z osobami, z którymi współpracujesz? Trzeba... Te zdjęcia wyszły rzeczywiście fenomenalne. Tak, po pierwsze to trzeba lubić ludzi, otworzyć się na nich i to już jest połowa sukcesu. Druga połowa jest taka, że trzeba trochę ludzi oswoić, sprawić, żeby się czuli tak nie spięci, ale też i naturalnie. Wiadomo, towarzyszy jakieś napięcie temu. Więc też musi być współpraca, też ktoś drugi nie może przyjść sobie i tak bez zaangażowania. Musi być obopólnie. Na mnie spoczywa to, jakie wnętrze, jaki plener, jakie światło, przede wszystkim światło, to jest najważniejsze. A na tym drugim człowieku muszę nawiązać na taką nić, intymną relację i wyłapać dany dla niego charakterystyczny grymas twarzy, spojrzenie. To coś. Tak. Każdy z nas ma to indywiduum. Dokładnie. I każdy z inny. I niekoniecznie ten, kto się uśmiecha strasznie, jest super fajnie, bo nie. Chociaż jedna z definicji jest, że fotogeniczny to jest ten, kto się potrafi śmiać siebie z samego swojego serca. Nie oczywiście o uśmiech chodzi, ale po prostu o taką wewnętrzną postawę, że ja chcę dobrze wyjść, ja wyjdę, prawda? A ktoś, kto jest za aparatem, on ma sprawić, żeby to dobrze było wszystko. Jeżeli taka między nami jest, nawiąże się taka nić, mamy sobie do siebie zaufanie, to kończy się to efektem pozytywnym. Tak, na marginesie to dzisiejsze oświetlenie, o którym mówiłeś, światło, jeszcze raz światło, mamy właśnie dzięki Tobie. Czy coś w fotografii potrafi Cię jeszcze zaskoczyć? Oj, cały czas. Nie, cały czas. Po tylu latach pasji. Cały czas mnie zachwyca. Przede wszystkim z fotografią to jest jak też ze słowem pisanym. Tam jest ważna i ortografia, styl, artystyczne ujęcie tematu, wiele rzeczy. I to jest to, że my musimy na co dzień robić takie zdjęcia, które są świetne, techniczne, ale też, które zmuszają do myślenia. I właśnie to są wielkie zdjęcia. A zaskakuje mnie cały czas. Gra świateł, osoby, kompozycja. Inspirować się można na co dzień, na wszędzie. Sytuacje. Tak, dokładnie. Kilka rad dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z fotografią. Mówię o takiej prawdziwej przygodzie, tak? Nie o tym, co mamy na co dzień. Każdy z nas ma komórkę, każdy z nas robi selfie na każdym kroku, o każdej porze dnia, ale o tej prawdziwej, w takim pięknym, indywidualnym wydaniu. No na pewno muszą odnaleźć dziedzinę fotografii, to jest bardzo ważne, bo muszą wiedzieć, co lubią,
I to rozwijać, bo ktoś, jeżeli lubi bardzo portrety, powinien właśnie mieć takie predyspozycje, wejść w takie relacje, delikatne światło, też wnętrza, rozmowy, aranżacje, to pomaga. Jeżeli ktoś nie lubi, czy jest typem samotnika, to będzie bardzo fajnie robił zdjęcia pejzaży, będzie podróżował, prawda, będzie chciał odnaleźć siebie, bo to jest takie odnajdywanie siebie, ta fotografia. Ktoś, kto zachwyca się aranżacjami, będzie studyjną fotografię wykonywał. Dlatego każdy pierwszy musi odnaleźć troszkę to powołanie, jakie ma. Kolejną rzeczą jest szukanie, dobór sprzętu i cały czas uczenie się na błędach. Ale przede wszystkim nie zrażanie się i trzeba uwierzyć w to, że trzeba to robić no najkrócej mówiąc z pasją, bo jeżeli to jest, to te fotografie później będą dobre cały czas. Zawsze mnie nurtowało takie pytanie, ono zrodziło się właśnie w tym momencie. Przypomniałam sobie, że to była dla mnie ważna kwestia, jeśli mówimy o tematyce fotografia. Ponoć fotograf robi 1000 zdjęć i z tych 1000 z jakiejś sesji wybiera jedno. Czy to prawda? Tak się mówi, bo... Potocznie. Chodzi o to, żeby tak zrobić reportaż, tak zrobić zdjęcia, pokazać w jakimś zestawieniu, żeby te zdjęcia pokazywały drugą stronę, pokazywały coś innego. Coś, co my, przeciętni ludzie, tego nie widzą. A dobry reportaż to jest zestawienie zdjęć w ten sposób, żeby po prostu przekazać jakąś myśl, drugą stronę tego. Coś więcej niż każdy przeciętny widzi. Ja wprawdzie jestem laikiem, ale raz na jakiś czas, mimo tego, że mam, wiadomo, każdy z nas dzisiaj w komputerze ma 1000 zdjęć różnych, wybieram te najpiękniejsze z jakiegoś czasu okresu, wywołuję, daję do wywołania zgodnie ze starą tradycją, wkładam do albumu. A po co? No po to, żeby usiąść, tak jak dzisiejsza aura, tak? Owinąć się w ciepły kot z gorącą herbatą i powspominać. A powiedz mi proszę, który z fotografów, czy masz takiego, jest dla ciebie taką prawdziwą inspiracją? No, jest ich wielu. Jednym z nich jest między innymi Henri Cartier-Bresson, współtwórca, założyciel grupy Magnum. On zdefiniował pojęcie decydujący moment. I to jest szalenie ważna rzecz w fotografii, bo to jest takie napięcie. Tak fotografujemy. Zatrzymujemy kadr, gdzie oglądający widzi na tym zdjęciu ten jedyny ułamek sekundy, który się wydarzył, a który jest najistotniejszy. To spojrzenie właściwe, ten wyskok, ten pocałunek, jak tam Henri Cartier-Bresson słynny jest z takiego zdjęcia. Po prostu ten moment decydujący, który jest najistotniejszy. I aby takie fotografie wykonywać, to trzeba być troszkę myśliwym, trzeba takie uprawiać bezkrwawe łowy. Trzeba po prostu na pewno wiedzieć, jeżeli się idzie na jakieś wydarzenie, co będzie, przewidywać. Albo po prostu być dobrym obserwatorem, patrzeć, co się wokół dzieje. Przede wszystkim być dobrym obserwatorem. Tak. I po prostu wyłapywać. Decydujące momenty są to takie zdjęcia, które zawsze będą ważne. I w takim albumie one będą istotne miejsce zajmowały. Jeśli mówimy o albumie, to przed nami jest szereg albumów, między innymi twojego współautorstwa. Ja konkretnie miałam czas, żeby pooglądać twojego autorstwa rzeszowskie iluminacje. Fantastyczne zdjęcia, świetny klimat, znakomite ujęcia. Przeglądnęłam. Jakie wnioski? Gdyby Rzeszów był 1000 kilometrów stąd, a ja nie znałabym tego miasta, to pojechałabym tam po wrażenia. Uważam, że każde miasto w Polsce powinno być właśnie tak sfotografowane. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Na twojej drodze wielu fantastycznych ludzi, ciekawych obiektów, ciekawych sytuacji, a przede wszystkim życzę ci tego, aby mimo wszystko kolejne fotografie zaskakiwały
Ciebie samego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to dzisiejsze fantastyczne oświetlenie, a Jurkowi z duszko. Ja za spotkanie. Za realizację. Ja również. Do zobaczenia. I zaliczenia mnie do poczetu osób z pasją. Dziękuję. Jak najbardziej. Pasja, co widać na każdym kroku. Thank you.